Dzika przyroda Australii jest bardzo bogata, m.in. przez małe zagęszczenie ludności i różnorodny klimat. Podczas naszej półrocznej podróży dookoła tego kraju spotkaliśmy mnóstwo niesamowitych zwierząt. W tym filmie przedstawimy Wam 10 najciekawszych naszym zdaniem zwierząt, które spotkaliśmy w ich naturalnym środowisku. Więc niestety wśród naszej dziesiątki nie znajdzie się miejsca dla diabła tasmańskiego, którego widzieliśmy tylko w sanktuarium na Tasmanii. Na naszej liście zabraknie również koali, którym poświęciliśmy osobny odcinek. Miejsce 10. Wombat. Bliski krewny koali, który jest chyba jeszcze większym słodziakiem, ale tylko z wyglądu. Wiele osób, które miało z nim do czynienia, mówi, że jest wyjątkowo złośliwy, a zbytnio nagabywany potrafi być niebezpieczny. Nic dziwnego. Dorosły wombat waży nawet 35 kg i ma metr długości. Na kempingach wywieszone są również liczne ostrzeżenia przed wombatami, które lubią wyjeść zapasy obozujących pozostawione w namiotach. Nam ze strony wombatów nie przytrafiło się jednak nic złego. Wombaty występują oczywiście w gorącej Australii, ale świetnie przystosowały się do chłodniejszych temperatur i dlatego najwięcej z nich można znaleźć na Tasmanii oraz w okolicach Góry Kościuszki, gdzie pada obficie śnieg. Wombaty słyną na świecie ze swojej wyjątkowej cechy – robią sześcienne kupy. Mimo licznych teorii, naukowcom nie udało się ustalić dokładnej przyczyny oraz celu tego zjawiska. Numer 9. Kłoka. Kłoka jest torbaczem i należy do rodziny kangurowatych, o której jeszcze opowiemy. Osiąga do pół metra wysokości. Jej największa populacja znajduje się na wyspie Rottnest, która właśnie kłokom zawdzięcza swoją nazwę. Pierwsi europejscy odkrywcy wzięli kłoki za szczury. Jednak obecnie przez wielu kłoka określana jest jako najsłodsze zwierzę na świecie i przez to selfie z nią stało się głównym powodem wizyty na tej wyspie. Oprócz wyspy kłoki zamieszkują niewielki teren wybrzeża południowo-zachodniego Cypla Australii, jednak znacznie mniej licznie. Numerem 8 na naszej liście najciekawszych zwierząt Australii jest kolczatka. Kolczatka znalazła się na tej liście nie tylko dlatego, że jest urocza, tak jak pozostałe zwierzęta do tej pory, ale przede wszystkim dlatego, że jest jednym z dwóch ssaków na świecie składających jaja. Małe kolczatki po wykluciu się z jaja żywią się mlekiem matki. Dlatego właśnie po wielu latach dyskusji naukowcy zakwalifikowali kolczatki do gromady ssaków. Charakteryzują się ciałem pokrytym kolcami, jednak gęstość kolców zależy od temperatur, w których występują. W zimniejszym klimacie, na przykład na Tasmanii, skóra oprócz kolcami pokryta jest futerkiem. Kolczatki żywią się mrówkami i termitami, grzebiąc w ziemi swoim długim pyszczkiem, wyłapując insekty jeszcze dłuższym, bardzo lepkim językiem. Miejsce 7. Dingo. Słynny drapieżnik nie potrafi szczekać. Występuje w prawie całej Australii, dlatego obozując na odludziach, nocą często słychać jego wycie. Do Australii dotarł prawdopodobnie z Azji jako udomowione zwierzę, jednak na wielkim kontynencie powtórnie zdziczał. Obecnie często krzyżuje się z psami domowymi, przez co czysty gatunek jest zagrożony i chroniony w miejscach takich jak na przykład Fraser Island. Dingo stanowił spory problem w rolniczych terenach południowo-wschodniej Australii. Aby ochraniać owce, wybudowano tzw. Dingo Fence, dzielący kontynent na dwie części. Najdłuższy na świecie płot ma 5614 km. Olbrzymie przedsięwzięcie spełniło tylko częściowo swoje zadanie. Ilość dingo napadających na owce zmniejszyła się w dużej części, ale nastąpił drastyczny przyrost populacji królików oraz kangurów, które stanowią konkurencję pokarmową dla owiec. Miejsce 6 na naszej liście zajmuje rodzina kangurowatych. Najpopularniejszym rodzajem są oczywiście kangury. Rozróżnia się mnóstwo gatunków kangurów. Największe z nich, kangury szare i kangury olbrzymie, dorastają nawet 2 metrów wysokości. Oprócz kangurów i zajmujących 9 miejsce na naszej liście kłok, do rodziny kangurowatych należą również walabie, które większość przyjezdnych do Australii myli z kangurami. W zależności od występowania rozróżniamy kilkanaście gatunków walabi. Jednak generalnie rzecz biorąc, walabie są bardziej puchate i mniejsze niż kangury. Zamieszkują tereny górzyste. Jeszcze mniejszymi kuzynami kangurów są pademelony, które zamieszkują głównie lasy.
Miejsce piąte, scynk krótkoogonowy. Kiedy pierwszy raz zobaczyliśmy scynka uciekającego przed naszym samochodem, nie wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Zabawne, niezdarne ruchy przykuły naszą uwagę i tak już zostaliśmy zauroczeni tą niezgrabną jaszczurką. Szukając informacji na jej temat, dowiedzieliśmy się, że ogon jej przypomina głowę, co jest systemem obronnym mającym na celu oszukać atakującego przeciwnika. Scynk sam nie jest zbyt agresywny, a główną część jego diety stanowią kwiaty. Potrafi jednak ugryźć. Zanim to zrobi, dla ostrzeżenia i przepędzenia wroga wystawia swój niebieski język. Numer 4. Krokodyl różańcowy, zwany potocznie krokodylem słonowodnym, a zdrobniale przez Australijczyków salty. Jest największym współcześnie żyjącym gadem, a także największym drapieżnikiem na lądzie i rzekach całego świata. Największy krokodyl różańcowy miał ponad 8,5 metra wielkości i zamieszkiwał oczywiście północną Australię. Został on zastrzelony przez polską imigrantkę Krystynę Pawłowską. Krokodyle te, jak wynika z ich nazwy, swobodnie żyją również w słonej wodzie. Oprócz północnej Australii zamieszkują wybrzeże Indii oraz Borneo i Sumatry. Krokodyle słonowodne są niebezpieczne nie tylko z powodu swoich rozmiarów, lecz również swojego bystrego umysłu. Potrafią obserwować swoją ofiarę tygodniami, aby poznać zachowanie i ścieżki. Jedną z ulubionych pozycji menu tych gadów zajmują niestety ludzie. Miejsce trzecie – kazuar. W Australii występuje tylko na terenie północnego Queensland, na terenach lasów deszczowych. Jest prawdziwym władcą dżungli. Dorosły samiec dorasta do 180 cm i spotkanie z nim może nie należeć do najprzyjemniejszych. Zaskoczony kazuar potrafi rzucić się na człowieka, atakując ostrymi pazurami u stóp. Mimo to kazuary w Australii są chronione, ponieważ stanowią kluczową rolę dla przetrwania lasów deszczowych. Miejscowa społeczność przykłada ogromną wagę do ratowania i zachowania tego gatunku, dla którego obecnie największym zagrożeniem są pędzące po drogach samochody. Miejsce drugie – dziobak. Dziobaki to zwierzęta tak dziwne, że kiedy pierwszy raz wypchane eksponaty zostały przesłane do Anglii, uczeni nie wierzyli, że to prawdziwe zwierzę. Na wolności niezwykle płochliwy i sprytny, nie pozwala podejść do siebie zbyt blisko i szybko znika pod wodą, jeśli tylko dostrzeże ruch. Aby z bliska przypatrzyć się jednemu z trzech osobników, jakie widzieliśmy w naturalnym środowisku, musieliśmy bez ruchu czaić się około 20 minut oraz nie dać się nabrać na sztuczki, jakie wobec nas stosował. Zdecydowanie było warto. Zanim przedstawimy zwierzę zajmujące miejsce pierwsze na naszej liście, należy wspomnieć również zwierzęta, które nie znalazły się na liście top 10, ale również wzbudziły naszą sympatię. Po pierwsze, rodzina oposów. Oposy to drobacze i zamieszkują lasy, ale również miasta Australii. Nierzadko balkony i tarasy. Zaglądają często do śmietników, wyżerając resztki jedzenia. Uważane za szkodniki, jednak przez nas za uroczych gości. Po drugie, ptaki. Kolorowych i interesujących ptaków w Australii jest cała masa. Najliczniejsze i najbardziej hałaśliwie to oczywiście kolorowe papugi. Ale nie brakuje również większych gatunków – pelikanów czy czarnych łabędzi. Po trzecie, wszelkie zwierzęta morskie. U wybrzeży Australii licznie występują delfiny, foki, lwy morskie, migrują wieloryby oraz, co może być dla niektórych zaskoczeniem, gniazdują pingwiny. Miejsce pierwsze – moloch straszliwy. Dostrzeżenie tej niesamowitej jaszczurki w jej naturalnym środowisku, gdzie jej ubarwienie i kolce zlewają się z otoczeniem, jest prawie niemożliwe. Dlatego, aby zmotywować współpodróżników do poszukiwań, zaproponowaliśmy atrakcyjną nagrodę. Dlatego, kto pierwszy dostrzeże molocha. Najłatwiej zrobić to, kiedy moloch nieruchomo zastyga na pustej drodze, gdzie nie zlewa się z otoczeniem. W takich też warunkach z jadącego samochodu dostrzegliśmy wygięty w łuk kształt pokryty kolcami. Molochy żywią się mrówkami. Kolce pokrywające ciało molocha służą jako ochrona przed drapieżnikami, ale nie tylko. Na całym ciele moloch posiada system mikrokanalików, które działając trochę jak gąbka, odprowadzają wodę wprost do pyszczka jaszczurki.
Wszystkie wymienione zwierzęta widzieliśmy w ich naturalnym środowisku, a Wy możecie zobaczyć je w naszych filmach. Link do playlisty z odcinkami z podróży dookoła Australii znajdziecie w opisie poniżej. Dajcie znać w komentarzach, który zwierz najbardziej Was zaciekawił. A może macie jakiegoś swojego ulubieńca z Australii, o którym zapomnieliśmy? Dziękujemy za oglądanie. Zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jeszcze nas nie śledzisz. Do zobaczenia w następnym filmie.